Ikam Easy najlepszy soft na suple. Dlaczego mówię, że to jest najlepszy soft na suple? No wiele mam pytań pod filmikami i też znajomi yy, pytają się, jak sterować światłem. I to oprogramowanie, które yy, pokażę jak grać no jest tak graże jest bardzo proste drugi raz na wemosie nie ma żadnego problemu dajemy USB bez żadnego konwertera kabel wpinamy do komputera wgrywamy ten soft do tego przekaźnik już mamy sterowanie światłem Czy jednym przekaźnikiem, czy dwoma, bo ten soft ma możliwość sterowania dwoma przekaźnikami. Dodatkowo pomiar temperatury, zaraz tutaj temperaturę przylutuję, to znaczy się DS18B20. Można czujnik DHT22 z wilgotnością, ale ten DS jest mały, także ja go tutaj zalutuję. Włożę przekaźnik i wszystko uruchomię. Wszystko mieści się w puszce. Także to jest taka zaleta, że jeśli ktoś ma starą instalację, nie musi tej instalacji przerabiać, do dodatkowych kabli ciągnąć. Bo ten wcześniejszy filmik co pokazywałem z ośmioma przekaźnikami. No teraz by trzeba było te lampy jakoś zasilić, tak? Jest możliwość też wyciągnięcia przycisku dodatkowego, żeby to światło ręcznie zaświecać, ale ja tutaj Wam pokażę taką metodę, gdzie ręcznie można zaświecać światło i dodatkowo z aplikacji ze smartfonu czy z tabletu suplą można sterować światło i od razu będzie pokazana temperatura. I to też jest dobra opcja, bo w każdym pomieszczeniu mamy podaną temperaturę. Czy do ogrzewania, czy do klimatyzacji już mamy tą temperaturę podaną. Wiemy, jaka jest w danym pomieszczeniu. Dobra, biorę się do polutowania tego DS 18B20. Wgrywam tutaj soft. Zresztą już, już tam pokazywałem wcześniej. Jak to się wgrywa, ale tak na szybko pokażę jeszcze raz. I na końcu, jak to wszystko razem działa i jak wyświetla to nasze urządzenie na smartfonie. I teraz tak na szybko: urządzenie podłączone pod USB. Wybieramy port tu na dole i kasujemy zawartość yy, pamięci tego naszego Wemosa. Plik blank, zaznaczamy same zera i dajemy na start. Pasek przejdzie do końca. Mamy wyczyszczoną pamięć. To już się w tej chwili dzieje. O wyczyszczeniu pamięci, następnie co robimy? Ścieżka dostępu i e CAM Easy, dwa pliki, adresy są tu podane. Wszystkie informacje są w pliku tekstowym, jeśli chodzi o um, ustawienia tego programu. Odpinamy wiadomo USB i Wgrywamy soft. Następnie włączymy, wyłączymy Wemosa z portu USB. Widać, że ten Wemos zaczyna rozsyłać sieć. I wyszukujemy takie sieci supla. Wchodzimy na tą sieć, łączymy się po prostu z tą siecią i po połączeniu wchodzimy na stronę 192. 168.4.1. Po przejściu na wyżej wymienioną stronę, tutaj jest adres. Wpisujemy dane naszej sieci: nazwa sieci, hasło i serwer do supli oraz maila. Zapisujemy i przechodzimy dalej. Tutaj, jeśli to będzie wszystko zapisa zapisane, przechodzimy dalej. Na następnej stronie mamy wszystkie wyjścia opisane, czyli przekaźnik jeden, przekaźnik drugi, przyciski, sensory, temperaturę. Te wszystkie ustawienia do konfiguracji i diodę. Można tutaj oczywiście sobie pozmieniać te wyjścia lub wy wyłączyć je całkowicie, tak jak w przypadku przekaźnika ale ja to wszystko zostawiam bo zawsze jest możliwość podpięcia później przekaźnika drugiego także te wszystkie ustawienia zostawiam, zapamiętuję jakie są wyjścia na tym wemosie w nawiasach są właśnie w wemosie są podane wyjścia D1, D7, D5 itd przechodzę do następnej strony na następnej stronie ustawiam zamiast rolet, bo też jest możliwość podpięcia rolet pod ten układ. Ustawiam gniazdko. Ustawiam gniazdo i tu stan wysoki albo stan niski do sterowania tymi przekaźnikami. Do tego przekaźnika Usta ustawiam w stan wysoki. Nic po prostu tutaj nie zmieniam. Przechodzę niżej. Tutaj mam temperaturę. Jaki czujnik temperatury? Wiadomo, że ten czujnik można zmienić dHT11 albo dHT22, ale najbardziej takim. Yy... Mały można powiedzieć, i, i najlepszym, najlepszym moim zdaniem czujnikiem jest DS18B20. Zapisujemy te ustawienia i przechodzimy do Supli. W supli wygląda to tak. Wiadomo, że wcześniej trzeba dodać nowe urządzenia. I mamy dwie rzeczy. Czujnik temperatury i światło. To jest ten przekaźnik, który, który jest tutaj już wpięty. Czujnik temperatury zaraz polutuje. Te inne rzeczy razem z przekaźnikiem i te czujniki nam są niepotrzebne. Także można je na spokojnie odłączyć. Czujnik temperatury DS18B20 tak podpiąłem. Zrobiłem to na tak zwanym pająku, żeby było lepiej widać, jak to jest podpięte. Z tej strony ta nóżka jest 5V. Ona idzie bezpośrednio do tej strony tego czujnika. Czyli, jak patrzymy się na ściętą powierzchnię, to po prawej stronie jest plus. Czyli tutaj mamy plus. To jest plus. To. Z drugiej strony mamy minus i ten minus jest bezpośrednio podpięty pod płytkę i do środka do DSA mamy wyjście danych. I teraz oporniczek 47 kOhm bezpośrednio jest podpięty do plusa i ten plus tym przewodem tutaj do płytki. Czyli jeszcze raz Tutaj mamy plus, później mamy minus i na środku wyjście danych. Minus jest podpięty bezpośrednio do DSA. Wyjście danych do, do środkowej nogi do DSA, później oporniczek 4,7 kOhm do plusa i plus przewodem. Do płytki. Tak to wygląda. I teraz pokażę, jak w aplikacji. W aplikacji, tak widać, to jest to urządzenie. To mamy to nasze światło. I sygnalizuje nam tutaj diodak, że jest przekaźnik odłączony. A termometr to jest ten tutaj, 24 stopnie w mieszkaniu. Te termometry to mam w innym miejscu, one są na zewnątrz i w garażu. Także 24 stopnie jest w mieszkaniu, i to jest yy, przez ten DS 18B20. Jak teraz to urządzenie odepnę z USB, to. Temperatury nie będzie i yy podobnie tutaj nie będzie można włączyć, wyłączyć tym yy przekaźnikiem. O, w tej chwili nie ma temperatury. Urządzenie to urządzenie jest odłączone. Jak teraz podpiąć to wszystko do yy, oświetlenia w puszce? Zapomniałem jeszcze powiedzieć o zasilaniu. Zasilacz jest bardzo malutki z 230 na 5V. Nie wiem ile on może mieć. 2 cm na 3. Z jednej strony 230, z drugiej strony 5V DC. Yy, 750 mA. I tutaj mamy cały układ krzyżowy. Żarówka, i tutaj mamy zmianę. Włącznik dajemy krzyżowy zamiast zwykłego włącznika oświetlenia, i z tego włącznika idzie nam bezpośrednio do tego przekaźnika. I z tej strony ten włącznik działa tak samo jak ten przekaźnik. Tutaj nie ma napięcia, tu są po prostu. Ten styk albo jest tutaj włączony, albo tutaj w tą stronę. I yy, możemy to zrobić, światło włączyć ze smartfona lub tradycyjnie z tego przełącznika. Niezależnie czy yy, będzie Wi-Fi na przykład, czy nie będzie, czy nam ten układ yy, nie będzie działać, zawsze można włączyć yy, oświetlenie tradycyjnym włącznikiem. Wiadomo, N do żarówki, i tutaj na środkowy przewód idzie faza. Później z jednej, z drugiej strony do łącznika to, jest, to są tak zwane korespondencyjne, te dwa przewody, i tu ze środka yy, do oświetlenia. Także nie trzeba z tego Wi-Fi wyciągać jakichś dodato, do, dodatkowych przewodów czy jakieś dodatkowe rzeczy, ewentualnie można wyciągnąć tego DS-a w takim miejscu by nie był w puszce tylko by można było mierzyć temperaturę w pokoju no i na tym wszystko, taki ten, tak, tak, tak proponuję zrobić taki układ oświetlenia w tradycyjnej instalacji elektrycznej bez przeróbek tylko wemos D1 mini Przekaźnik i dodatkowa temperatura. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Subskrybujcie kanał. Pozdrawiam.